tej części przedstawimy, w jaki sposób stworzyć manualny schemat wielobiegunowy, startując od schematu utworzonego przy pomocy asystenta wielobiegunowego schematu. Jest to bardzo użyteczne, jeśli chcemy dostosować schemat do naszych potrzeb i dodać detale. W tym przykładzie rozpoczniemy od gotowego schematu stworzonego przy pomocy asystenta wielobiegunowego schematu. Otwieramy projekt i wybieramy zakładkę Schemat. Zostanie wyświetlona tabela schematu. Schemat został utworzony przy pomocy asystenta wielobiegunowego schematu. Wybieramy zakładkę Schemat. Przekonwertujemy nasz schemat na manualny. Aby to zrobić, w oknie narzędzia wybieramy opcję Zmiana na schemat wielokreskowy. Krok ten jest nieodwracalny. Jeśli zmienimy schemat na manualny, nie mamy możliwości powrotu do asystenta wielobiegunowego schematu. Jesteśmy w trybie manualnym. Możemy teraz dostosować schemat do swoich potrzeb. Klikamy Rysuj przewody. Możemy dorysować przewody w dowolnym miejscu na schemacie. Możemy także dodać nowe elementy do schematu, na przykład podlicznik. Aby to zrobić, przechodzimy do katalogu i przy pomocy pola filtr wyszukiwania oraz filtrów wybieramy odpowiedni model. Klikamy Dodaj i umieszczamy produkt w odpowiednim miejscu na schemacie. Przewód neutralny nie jest potrzebny na wyjściu z podlicznika. Narysujemy go ponownie. Teraz wykorzystamy funkcję Rysuj przewody, aby narysować przewody od nowa. Wykorzystamy do tego przykładowo rozłącznik izolacyjny. Zaznaczamy i usuwamy niepotrzebną część. Aby to zrobić, klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy Usuń. Następnie wybieramy Rysuj przewody. Teraz wybieramy prowadzenie kabli i wybieramy przewody, aby dodać odniesienie na nowym bądź istniejącym już arkuszu roboczym. W tym przykładzie stworzymy nowy arkusz roboczy. Jeśli przybliżymy, możemy zobaczyć odniesienie do nowo utworzonego arkusza. Na nowym arkuszu również widzimy odniesienie do arkusza, na którym odniesienie zostało utworzone. W oknie widok możemy wybrać opcję Pokaż siatkę. Wówczas siatka zostanie wyświetlona na schemacie. Możemy również dodać punkty odniesienia, wybierając opcję Pomocnicze pozycjonowanie. Przewody możemy przenieść. Dodamy teraz arkusz sterowania. Możemy go zobaczyć w oknie Dokumenty. Jeśli przeniesiemy go na liście, jego numer zostanie automatycznie zaktualizowany. Pozostałych arkuszy również. Poszczególne sekcje na schemacie możemy kopiować i wklejać. Aby skopiować, zaznaczamy wybraną sekcję przytrzymując lewy przycisk myszy. Aby odznaczyć elementy, których nie chcemy skopiować, przytrzymujemy Ctrl i klikamy w nie lewym przyciskiem myszy. Następnie klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy Kopiuj. Wklejamy wybrane elementy we właściwym miejscu. Teraz możemy narysować dla nich połączenie, klikając Rysuj przewód. Aby numeracja się zgadzała, wybieramy numerowanie.